Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest wtorek, 29 września, 29 minut po godzinie 20 i jesteśmy na żywo. ...507-964-253-507-964-253. Przepiękny jest, proszę Państwa. Naprawdę zachwycającej urody. Ja nie mówię o ryżym, absolutnie. Ryży jak ryży, jak widać. Tygodnik jest przepiękny. No właśnie między innymi o panu prezesie piszemy. O tym, że to jest, jak się okazuje, kolejny człowiek renesansu. Dlatego, że pan prezes potrafił połączyć zasiadanie w PZPN-ie z pracą w pewnej spółce, której nazwa zaczyna się na literę M. Więcej nie zdradzę. Tak wygląda ten artykuł, który podpisało kilka znanych nazwisk. Prezes PZPN i konflikt interesów sprzed lat. Więc proszę sobie wyobrazić, że... Nie. Proszę sobie przeczytać. Co poza tym? Poza tym Piotr Lisiewicz pisze o tym, że prawica nam się znowu zjednoczyła i z tej okazji rozmawiamy z panem profesorem Waldemarem Paruchem, który mówi, że ta zjednoczona prawica zachowa jedność, co powinno cieszyć niektórych wyborców. Piszemy też o tym cyberataku na strefę wolnego słowa, który nam się przydarzył w ubiegłym tygodniu. Włamanie do portalu Związku Polaków na Białorusi, umieszczenie tam zmyślonego antypolskiego tekstu, następnie cybernapaść na media społecznościowe Tomasza Sakiewicza oraz anglojęzyczny serwis Poland Daily związany z TV Republika. Skoordynowany i przemyślany atak elektroniczny rosyjskich lub białoruskich hakerów badają służby nie tylko w Polsce, lecz także na Litwie. O tym Państwo też mogą przeczytać w tygodniku i o tym, jak to generalnie z tymi komputerami jest, bo ta cyberwojna to jest taka nowa zimna wojna i można się w tym wszystkim pogubić, jak ktoś nie jest na bieżąco. Ja tam znalazłem wiele rzeczy, o których nie miałem pojęcia w tym tekście. O czym jeszcze w tym numerze Państwo poczytają? Proszę sobie wyobrazić, że w Warszawie teoretycznie, z tego co mówi prezydent miasta, cytuję, pieniędzy nie ma i nie będzie, ale dla niektórych są. Wzrost opłat za parkowanie, porzucenie planów kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, sprzedaż miejskich działek, podniesienie cen biletów komunikacji miejskiej. Takie pomysły ma Rafał Trzaskowski na naprawę przeraźliwie trudnej sytuacji ekonomicznej Warszawy. To był cytat. Na inne inicjatywy pieniędzy prezydentowi jednak nie brakuje. Jak sprawdziła Gazeta Polska, kilka tygodni temu warszawski ratusz podpisał umowę na niemal 150 tysięcy złotych z feministycznym kolektywem teatralnym, który wystawia sztukę o... No, o czym może być ta sztuka? O kobiecych fantazjach seksualnych. Trzaskowski i fantazje seksualne feministek. O tym Państwo przeczytają w tekście Grzegorza Wierzchołowskiego. Naprawdę polecam, coś niebywałego, zupełnie nieprawdopodobnego. Hubert Kowalski pisze o tym, jak wygląda życie kierowcy autobusu w stolicy. Pracują nawet 18 godzin w ciągu doby. To dlatego niektórzy, żeby wytrzymać za kierownicą, wspomagają się narkotykami. Część kierowców, pracując u kilku przewoźników jednocześnie, nie stosuje się do norm. W takich przypadkach kierowcy prowadzą pojazdy przemęczeni, a przez to mogą stwarzać zagrożenie dla pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Nic tylko wsiąść do tramwaju byle jakiego. Piszemy też o panu marszałku Tomaszu Grodzkim, który koniecznie chce z siebie zrobić ofiarę. Tomek Duklanowski pisze na temat pana marszałka. Grodzki idzie w ślady Gawłowskiego, Piniora i Niesiołowskiego. O czym Państwo między innymi przeczytają w tym tekście Tomka Duklanowskiego. Po ubiegłotygodniowej akcji CBA w związku ze śledztwem w sprawie korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo marszałek senatu Tomasz Grodzki i jego stronnicy zaczynają starą śpiewkę o tym, że sprawa jest polityczna. Podobnie było z Gawłowskim, Piniorem czy Niesiołowskim. W decydującej fazie śledztwa marszałek Grodzki przechodzi od ataku na dziennikarzy i świadków do uderzenia w CBA i prokuraturę, czyli instytucje, które starają się sprawę korupcji wyjaśnić. Piotr Nisztor, skoro nie pisze o pewnym ryżym prezesie, to
pisze o Leszku Czarneckim, jak rekin finansów został ściganym. Prokuratura badająca jedną z najpoważniejszych afer gospodarczych ostatnich lat nie może postawić zarzutów Leszkowi Czarneckiemu. Biznesmen od dawna przebywa za granicą. Śledczy chcą rozesłania za nim międzynarodowego listu. Cała patologia Platformy Obywatelskiej to tytuł artykułu Dawida Wilcztajna. Tęcza, mechanizm kariery. O tym pisze Witold Gadowski. No i tak dalej, i tak dalej. Maciek Kożuszek, proszę państwa, o wyborach we Francji. Trump to ciągle kandydat polskiego interesu. Wszystkie znane, lubiane, cenione rubryki w najnowszym tygodniku Gazeta Polska na państwa czekają, a tygodnik czeka od jutra rana w kioskach. Tyle na temat tego, że każda pliszka swój ogonek. Proszę państwa, ja tu mam rozłożone przed sobą trzy kartki tak naprawdę. Dlaczego dzisiaj tak mało? Dlatego, że waga treści, jaką zawierają te strony, jest taka, że to nam z całą pewnością wystarczy. Otóż mamy już skład nowego rządu. No na razie taki bardziej nieoficjalny to jest skład, ale wiele wskazuje na to, jak państwo pamiętają taki sketch z kabaretu Elita pana Pietrzaka, pana Janka Pietrzaka z Piotrem Franceskim, szachy. Wiele wskazuje na to, że to będzie tak właśnie wyglądało. Więc tak, premierem w tej odświeżonej Radzie Ministrów nadal ma być Mateusz Morawiecki. Nowym wicepremierem będzie Jarosław Kaczyński. I to jest chyba dla prezesa Jarosława zupełnie nowa funkcja, bo ja sobie nie przypominam, żeby on kiedykolwiek był wice. Nie wiem, może ktoś mnie sprawdzi i szybko wygoogluje, ale wydaje mi się, że pan prezes nigdy nie był wice. Prezes ma stanąć na czele nowego komitetu do spraw bezpieczeństwa i objąć właśnie stanowisko wicepremiera. W Radzie Ministrów poza tym pozostaną Piotr Gliński, będzie wicepremierem i ministrem kultury i sportu, bo te resorty teraz połączymy. Jacek Sasin będzie wicepremierem i ministrem aktywów państwowych. Andrzej Adamczyk pozostaje ministrem infrastruktury. Mariusz Błaszczak w dalszym ciągu na czele Ministerstwa Obrony Narodowej. Zbigniew Ziobro na czele Ministerstwa Sprawiedliwości. Na czele resortu spraw wewnętrznych będzie Mariusz Kamiński, który nadal będzie sprawował pieczę nad służbami specjalnymi. Natomiast zmiany. Gdzie są te zmiany? Natomiast będą zmiany, jeżeli chodzi na przykład o obszar edukacji. Ministerstwo Edukacji zostanie połączone z resortem nauki i tymi dziedzinami ma się zająć poseł Przemysław Czarnek. Podczas tych zawirowań o panu pośle między innymi niektórzy mówili, że mógłby się stać następcą Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jak się okazuje, pan poseł Przemysław Czarnek, sympatyczny przedstawiciel Lubelszczyzny, ostatecznie zajmie się edukacją. Grzegorz Puda, w ogóle nie znam człowieka, nie kojarzę. Może jakbym z twarzy zobaczył, to bym wiedział, kto to jest. Grzegorz Puda ma objąć resort rolnictwa, a Jarosław Gowin będzie w rządzie jako wicepremier oraz jako minister rozwoju i pracy. Tą tematyką zajmuje się obecnie Jadwiga Emilewicz, ale po tym, jak w niedzielę dotychczasowa wicepremier pani minister Emilewicz ogłosiła,
że występuje z porozumienia, no to już się tym nie będzie zajmowała, tylko zastąpi ją Jarosław Gowin. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych będzie Zbigniew Rau, minister klimatu Michał Kurtyka ma się zająć połączonymi resortami środowiska i klimatu. Ja to będę kontynuował, bo tu jeszcze parę resortów zostało, ale tam pan Andrzej czeka. Kłaniam się, panie Andrzeju. Pan Andrzej z Zachodniopomorskiego. Dobry wieczór. Tak, słucham pana. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Dzwonię w sprawie tych zmian w tym rządzie. Nie wiem, czy wszyscy tak boją tego Jarosława Kaczyńskiego. No i ja tak przyglądam się z boku. To jest człowiek, według mnie, to jest, który się wyuczył w tych czasach ciężkich, takich jak to się mówi, starej komuny, i gdyby był działaczem, to jednak musiał mieć dobrą głowę, żeby naukę zdobyć na własne rękę, a nie po linii partyjnej mu nie dał wyuczenia. No i z drugiej strony utrzymuje tą partię, ten PiS w ręku. Żadna partia tak długo pod jedną rządzą nie była, nie? No ja bym tak, wiesz, może widział, żeby nie wchodził jednak do rządu. Niech lepiej będzie na ławach z tyłu, niech trzyma to, bo w rządzie to wszystko, jak się to mówi, że... się zmienia, a po co mam mieć to później, jak mówię, nie? Najlepiej kierować to z tyłu, nie? I to byłoby najlepsze. W tym sposobie myślenia pana ja dostrzegam pewnego rodzaju sprzeczność, dlatego że tak, z jednej strony pan mówi, że potrafił tyle lat zarządzać tą partią i że to jest coś wyjątkowego, a z drugiej ma pan obawy, że jak wejdzie do tego rządu, to dobrze to czytam, co pan do mnie powiedział? Tak, nie, bo chodzi o to, że jednak jego kierowanie tą partią wychodzi lepiej, jak to się mówi, który obserwuje wszystko od tyłu, nie? A wchodząc do rządu, to się mówi, będzie zajęty czym innym i to można wtedy wszystko na niego zrzucić, nie? A, że straci taką perspektywę, tak? W patrzeniu na to swoje wojsko. Tak. Nie wiem, panie Andrzeju, zobaczymy, no pożyjemy, zobaczymy, co zrobić. No ktoś tam musi tego interesu pilnować. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie, miłego wieczoru, wszystkiego dobrego. Ja już państwu o tym mówiłem. Ja nie będę się zachowywał jak większość tych rozmaitych telewizyjnych mądrali, którzy wszystko wiedzą i od razu mówią, jak to będzie. Nie wiem, jak to będzie. No, życie pokaże, jak to będzie. Być może to jest tak, jak pan Andrzej mówi, że to jest taki sobie pomysł, a może będzie tak, że to właśnie ten rząd wzmocni i wyjdzie na Jarosława, czyli wyjdzie na lepsze, tak? Kontynuując, proszę państwa, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau, minister klimatu Michał Kurtyka ma się zająć połączonymi resortami środowiska i klimatu. Nie zmieni się szef finansów. Nadal tam będzie pan minister Tadeusz Kościński dowodził. W resorcie zdrowia Adam Niedzielski, rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, ale już bez kompetencji dotyczących pracy, bo praca się znalazła przy Gowinie, bo Gowin jako wicepremier teraz będzie ministrem rozwoju i właśnie pracy. Michał Woś, który teraz jest ministrem środowiska, ma być członkiem Rady Ministrów do Spraw Obywatelskich oraz Tożsamości Europejskiej. To jest w ogóle ciekawa fucha, ta tożsamość europejska. Ja bym na ten temat zrobił osobny show, jakby się kiedyś dało znaleźć czas na to. Co poza tym, proszę państwa, ministrem do spraw samorządu, którego ma wskazać porozumienie Jarosława Gowina, będzie... To są takie już spekulacje, no ale wiele na to wskazuje. Michał Cieślak.
Adam Bielan potwierdził, że tak właśnie może być. Gratulacje dla posła Michała Cieślaka. Michał uzyskał właśnie rekomendację Prezydium Porozumienia. Obok prezesa Jarosława Gowina będzie naszym reprezentantem w Radzie Ministrów. Tak napisał na Twitterze europoseł Adam Bielan. Pan Józef? Joseph. Pan Józef z Chicago. Kłaniam się, panie Józefie. Dobry wieczór. Dzień dobry, panie Jacku. Cieszę się bardzo, że udało mi się dodzwonić i tak jak tak myślę, że i wierzę, że Wałęsa wygrał w Totolotka. Mi się tak udało, wie pan? Wielokrotnie powiedziałbym wygrał. Za każdym razem jak potrzebował kasy, to szedł do kolektury, wypełniał kupon i wygrywał. No tak przynajmniej opisała to Danka w książce, tak? Tak. Zadzwonić do pana i tak tyle razy mi się nie udało, a dzisiaj mi się udało. No i chciałem powiedzieć, bo są teraz wybory prezydenta Trumpa, tak? Ja tu jestem 36 lat, w Stanach Zjednoczonych mam podwójne obywatelstwo i tak samo na polskie wybory ani jednych nie opuściłem, ani tutaj na amerykańskie, nie? No i teraz jest taka sprawa. Pani ambasador w Polsce, Moszbacher, znowu dała plamę i ja myślę, tak mi się wydaje, że ona uważa i naród polski i Polskę jako następnego małżonka, wie pan? I ciągnie, i myśli, że wyciągnie zieloną kapuchę. I teraz ja uważam, że jeżeli z nią pan prezydent Trump nie weźmie rozwodu, to ja i moja rodzina oraz około z moich znajomych 20 osób, co żeśmy mówili po tym ostatnim liście i ten, co ona zrobiła, nie pójdziemy głosować na demokratów, ale i nie pójdziemy głosować na Trumpa. I tak większość ludzi zrobi w Polonii Chicagowskiej, bo to nie jest możliwe, żeby pluła w twarz, ona ma siedzieć cicho. Bo jeżeli idzie o wszelkiego rodzaju kontakty amerykańsko-polskie, to Polska płaci kupę pieniędzy i to jest biznes. Wie pan, i to nie można tego tak robić, no. Druga rzecz to też ta ustawa futerkowa. Wie pan, ja jakoś tak pochodzę ze wsi. Ja widziałem, jak się norki hoduje, szynszyle, wie pan. I ktoś, kto mówi, że oni nie dbają o te zwierzątka, to wie pan, nie mają zielonego pojęcia. Bo przecież kto sprzeda futro ze skazą? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ten ubój rytualny i to wszystko. Jeżeli my, Polska, nie będzie tego robić, to sąsiedzi są, którzy kiedyś, proszę pana, na żywo rżnęli Polaków i łupili ze skóry. No. Po prostu to jest uderzenie w polską gospodarkę. Najpierw jak się coś chce zrobić, to trzeba dobrze pomyśleć. No. To ja bym miał tyle i życzę nowemu rządowi sukcesów, panu Kaczyńskiemu, żeby nie ulegał, wie pan, takim doradcom jak pan poseł Suski, który już z biurka, proszę pana, sprzątał, zbierał to wszystko z biurek. No i tak uśmiechał, że ja sobie myślę, że, no nie chcę może źle powiedzieć, ale on się zna najlepiej na koniach. Bo tak się uśmiechał jak Zadek do Bata Koński, wie pan, przy tym wszystkim. To jest, no, dziękuję bardzo za głos, życzę wszystkiego najlepszego i Polsce, i tu mamy, wie pan, z tą demokracją, to nie będę opowiadał, jaka tu jest demokracja, te większe sklepy pozabijane dyktą, proszę pana, drzwi, okna i wszystko. Taka jest tu demokracja w tej chwili, jeszcze w Chicago w szczególności, wie pan, no. Jakieś 2 miesiące czy 1,5 miesiąca temu za jeden weekend 120 poszczeleń. No to wie pan. No, proszę na siebie uważać, panie Józefie. Kłaniam się i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Bardzo uprzejmie dziękuję. Miły telefon ze Stanów, prosto z Chicago, jak państwo słyszeli. Czas nam się kończy. Kurczaki, no, a ja nawet nie zdążyłem nic powiedzieć na temat tej Georgety. Georgette Moszbacher, ambasadorka, udzieliła dzisiaj takiego wywiadu dla Wirtualnej Polski, po którym Paweł Lisicki, redaktor naczelny do rzeczy, napisał, że powinna zostać persona non grata, ta pani. Porozmawiamy jeszcze na ten temat i na pewno o tym nowym rządzie. Mamy nowy rząd, jakby to nie brzmiało. Miłego wieczoru, do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.